Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Gothica 3. W ostatnim odcinku przybyliśmy sobie do Trellis i tutaj też będziemy zbierać zadania i wykonywać zadania przez najbliższe parę odcinków. Nie chcę strzelać ile, bo pewnie wyjdzie źle. Do wiecznego wędrowca, odłóż swój kostur i w jego miejsce Inos dał mu berło. I wieczny wędrowiec został jego sługą. I prastara wiedza, cyk, w ogóle mi niepotrzebna bardziej alchemia właśnie, ale... Nie ma tu nic ciekawego. Nic ciekawego, taka wielka książka, nic ciekawego. Ty to jesteś po prostu omnibus. Dobra, co my tu mamy? Z kim ja mogę pogadać? Gdzie ja się mogę przespać tak przede wszystkim? Czy najemnicy gdzieś tu mają swoje kwatery? To jest pytanko, na przykład czy mógłbym się przekimać... Czy tu coś jest w ogóle? Czy tu w ogóle nie ma najemników? Tak, od tego zacznijmy. Cześć. Sprzątasz sobie? No sobie sprzątaj, nic się nie przejmuj. Nic się nie dzieje. Tu chyba nie ma gdzie się przekimać, jeśli chodzi o... o najemnika. No zresztą tak jak mówiłem, nie ma tutaj najemników. Jedynym najemnikiem w tym mieście jest... Torus. I Torus tak jest tutaj bardziej... Stój, Mora! Prank! Leczniczy? Niezły prank! Potrzebuję mikstur leczniczych. Daj mi wszystkie, jakie masz. Albo cię obiję, rozumiesz? Jezu, wszystkie? Nie macie alchemika? Nie macie tu alchemika? Nie. I na tym właśnie polega problem, Mondralo. Zdaje się, że miałeś nam coś w tym zakresie skombinować. No, aleś ty niemiły. Załatwię ci alchemika. No dobra, załatwię ci alchemika. No cóż, nie mogę się doczekać. Aż zobaczy, jak się za to zabierasz. Masz dla mnie jakąś radę? Naszym alchemikiem była ta podstępna Mora Avogadro. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. Dobra, znajdę go. Masz jedną. Oto mikstura lecznicza. Widzisz? Łatwo poszło. Ale to dalej za mało, wiesz. Potrzebujemy ich więcej. Dobra, będzie więcej, spokojnie. Lepiej walczyć? Nie, nie chcę. Czekajcie, bo mi się rozłączył ten, drugi ekran. Stać! Ani kroku dalej! Doskonale. Jesteśmy z powrotem. I przez przypadek zahaczył mnie ork. Dobra, to tak, dla pranka muszę załatwić alchemika. On się gdzieś chowa na którejś z farm. Milok, siemanko. Co masz powiedzieć i co wie? Jestem zajęty. Dobra, potrzebuję broni, przyuczysz mnie kowalstwa, dobre z ciebie chowa. Chciałbym w to wierzyć. On zgubił moc swojego ojca, ale nie pamiętam, gdzie ja będę mógł go znaleźć. Nie zawsze jednak tak było. Szkoda, że nie widziałeś mego pierwszego miecza, Mora. Był nędzny, z wyszczerbionym ostrzem. A nie, miecz zgubił. To zawsze nosiłem go przy sobie. A nie, to nie młot? Ktoś gdzieś chyba zgubił młot kowalski. Nie masz już swojego starego miecza? Nie masz już swojego starego miecza? Nie, zawsze jest to przez to, że ten dureń, niedorobiony nadzorca Tempek, nie potrafi wymieniać. A, on będzie gdzieś w tej świątyni, dobra. Powiedziałem mu, że może wziąć na wykopaliska we wschodniej świątyni broń z mojej komnaty. Ale wyraźnie zaznaczyłem, żeby nie ruszał starego miecza leżącego na moim łóżku. Tempek musiał go jednak zabrać, idiota. Dobra. Zamknij jadaczkę.
oddam ci, znaczy zwrócę ci swój miecz, swojego ci nie dam. Dobra, to mamy jedno zadanie, drugie zadanie, od Torusa mamy chyba z dwa albo trzy zadania. Co tu się jeszcze dzieje? Halo, dzień dobry, wojownik, nadzorca, zwiadowca, wojownik, Konrad. Wiem, że nie powinien tu być. A jesteś? Pracujesz dla orków? Oczywiście. A co mam się chować po jaskiniach jak buntownicy? Jestem silny i nie zamierzam się ukrywać. No, ale to, że... Potępiasz buntowników, jesteś czy nie? Paladynem. Byłem nim kiedyś, zanim przegraliśmy wojnę i utraciliśmy magię runiczną. Dziś jestem tylko cieniem osoby, którą byłem dawniej. Nawet największe plany magów ognia nie zdołają tego zmienić. A, on ma ten puchar. Walczysz przeciwko swoim? Inos opuścił nas wszystkich. No dokładnie, ja jestem tego samego zdania. Straciłem też całą nadzieję. Nie podniosę miecza na najeźdźców, póki Inos nie przywróci mi mojej magii. Paladyn Konrad chce odzyskać. Wiesz, jaki to jest długi quest, gościu? A wiesz, że i tak tego nie zrobię dla ciebie? Niektórzy magowie z Nordmaru twierdzą, że znaleźli sposób, aby przywrócić nam naszą magię. Dlatego poszukują tych ognistych pucharów i gromadzą je w swoim klasztorze. I to jest kolejna rzecz, że praktycznie bez magii wystarczy większa armia, żeby nas po prostu zmieść z powierzchni ziemi. I dobra, magowie przywrócą magię, aż znowu się znajdzie lepszy, potężniejszy czarnoksiężnik, nekromanta jak Xardas i znowu wypali całą magię i znowu najadą orkowie i znowu dupa. I po co to komu? Orkowie są silni po prostu tacy, jacy są, więc... Co z nim zrobić? Wszystko, czego ty nie potrafisz. No dobrze, dobrze, proszę, weź go. Kto wie? Jeśli zabierzesz go do magów ognia, to Nordmaru może wyniknie z tego coś dobrego. No do Nordmaru to może niekoniecznie, ale gdzieś go zabiorę. Dobra, wojownik, elitarny wojownik. Tu chyba jest jakiś asasyn, z którym jeszcze można zagadać. Siemanko, Kabir, co masz na pulpitach? Już to wiem. O, już wiem. Wbija jakiś gościu z rogami i zaczyna czytać książki. Co się dzieje, nie? Shot. Zaraz pogadamy, spokojnie. Nieciekawe. Nieciekawe. Głupie masz te książki. Uważaj, nudne jakieś. Dotykasz, nieznajomy. Możesz przebywać książek w moim domu tak długo, aż nie skończy ci się złoto. On pewnie ma jakiś zajebisty łuk. Kim jesteś? Jestem wysłannikiem Warantu. Nazywam się Kabir. Kupuję i sprzedaję na pustyni rzadkie towary. Jeśli cię na to stać, mogę cię uczynić bardzo potężnym człowiekiem. To poproszę. Ale jeśli twoja sakiewka jest pusta, możesz od razu przestać zawracać mi głowę. Każde błogosławieństwo ma swoją cenę. Podobnie jak każda klątwa. Dobra, pokaż co tam masz ciekawego. No, masz szczęście. Chociaż co ciekawe, tutaj jest... Aha, nie wiem jakie obrażenie miał ten poprzedni łuk. On zdolności łowieckie jest na 180, ten, który ja chciałem kupić wcześniej, był na 160. Był droższy. No, a ten potrzebuje większych zdolności, więc nie pamiętam jakie tamten obrażenia zadawał. Dobra, masz ciuszki asasynów, ale to mi na razie niepotrzebne. Może jakieś pierścienie ochrony. Ochrona, siła życiowa, ochrona przed energią, pociskami, maksymalna wytrzymałość, siła plus 5. I kamienne tabliczki z prastarą wiedzą. Cordelas, siła. Ciekawe, czy jest jeszcze jakaś broń na zdolności łowieckie. Dobra, czy ty mi dasz jakieś zadanko? Jesteś zwykłym kupcem, prawda? Jesteś bardzo spostrzegawczy. Orkowie przeczesują całą krainę w poszukiwaniu relikwii pradawnych. Daliśmy im dostęp do całego Warantu i wspieramy ich prace wykopaliskowe. A ja mam dopilnować, żeby orkowie wywiązali się z umowy. Mhm. Co to za umowa? Jaką umowę zawarliście z orkami? Pomagamy im, a oni nam za to płacą. Proste, ale wak bardzo proste. Dni zalega z opłatami. Nie powiem, żeby mnie to cieszyło. Dobra. Ile złota jest ci winien wak? Nawet nie wiesz jak dużo. Jeśli wak nie pośpieszy się z zapłatą, zamkniemy przed orkami bramy Warantu. Nie otworzymy ich, dopóki orkowie nie spłacą długu. No, to orkowie są trochę w dupie. Powiedz mi coś więcej o relikwiach pradawnych. Orkowie gromadzą wszystkie artefakty i starożytne pisma, jakie wpadną im w ręce.
ale najbardziej interesują ich boskie artefakty. Podobno pradawni posiadali ich kilka. Dlatego orkowie każą niewolnikom poszukiwać ich w ruinach starych świątyń. Dobra, co o nich wiesz, albo czy masz jak... On chyba ma jakiś. Co wiesz o... Albo on, albo Wak. Ktoś z nich ma boski artefakt. A nie badaczem. Sekrety tych starożytnych artefaktów nie są znane naszemu świeckiemu ludowi. Sądzimy jednak, że mogą być bardzo potężne w rękach boskiego wybrańca. Ale kto to może wiedzieć? No, nie wiadomo. Jakie boskie artefakty odnaleźli już orkowie? Podobno jeden z artefaktów znajdował się we wschodniej świątyni w Trelis. Znajdował się? Już go tam nie ma. Skąd ta pewność? To proste. Wiem, gdzie no, jest Wak. Teraz. Wak, naprawdę. Gdzie jest boski artefakt ze wschodniej świątyni? Obawiam się, że odpowiedź na to pytanie więcej niż masz. Bez przesady. Ile muszę zapłacić, żebyś mi powiedział, jak dotrzeć do boskiego artefaktu? Powiem ci coś, Przybyszu. Pomogę ci, jeśli dopilnujesz, żeby Wak wywiązał się z umowy. Nie ma sprawy. To chyba uczciwy. A nie, to on ma je. Skoro tak twierdzisz. Jak mu pomogę z Wakiem, to no dobra. Boski artefakt z Trelis. Dobra. No i to z zadaniami w Trelis by było chyba na tyle. Nie ma tu już nikogo więcej, a ja bym się chciał gdzieś przespać. Tylko kurde, tu nie ma gdzie. Tu nie ma nawet jednego łóżka. Czy gdzieś coś przeoczy... No nie, nie ma nigdzie. Tu nie ma gdzie spać. Gdzie wy śpicie wszyscy? Czekajcie, no jeszcze tu mogę... Albo tutaj może? Nie, to jest jakiś składzik. To jedynie jeszcze można wejść tutaj. O, jeszcze mogę zobaczyć, co jest w tych pomieszczeniach. Siemano. Spanko. Nie, posłania są po prostu zwykłe, na których ja spać niestety nie mogę. Ojej, proszę mi się tutaj nie zacinać. No i w tamtym... Aha, dobra, no jeszcze jest piętro tamtego budynku. No ja się muszę gdzieś przekimać, bo ja nie będę po nocy przecież biegał tutaj. Bez sensu, jednak wolę w dzień mimo wszystko. Siemanko, no a tutaj ten... No nie, tu też są same posłania. Jezus, tu nie ma łóżek! Kurde, no dobra, trudno. Pójdziemy na jakąś farmę w takim razie i tam się prześpię, no bo nie mam innej opcji. Dobra, wyjdziemy sobie tą bramą i pójdziemy zgarnąć najpierw alchemika. I tam chyba na tamtej... A kto będzie mi kazał daniny pozbierać z farm? Może Wak? Nie wiadomo. Dobra, przejdziemy się tutaj właśnie, tam na, pięterku. Na wzgórzu jest chatka, tam jest Avogadro, a pod chatką są jaskinie, gdzie też będę musiał... Ło! To mi się podobało. Gdzie też będę musiał oczyścić je z jakiegoś tam plugastwa. Chyba z rozpruwaczy w tym wypadku. Jeszcze jeden, ale bym się nadział. Niemiło. Tyłem był, to go nie zabiłem na szczała. Dobra, załatwiony. Może jednak z łukiem pójdę, bo to kurde nigdy nie wiadomo. Co się wydarzy? A, już raczej się nic nie wydarzy. Dobra. Po pierwsze to ja chcę się tu przekimać. Więc wyjazd mi stąd wszyscy. No macie łóżko, nie? No, dokładnie. To kimam i zaraz z wami pogadam. Zrobimy sobie ładnie, jasno, świetliście i przejrzyście. Deszcz powinien padać, ale dobra. Halo, ty, Josh. Wyglądasz na silnego wojownika. A ty nawet nie brzmisz na silnego. Jesteś też właściwą osobą, żeby pomóc mi z jaskiniami poniżej mojej farmy. Spoko, pomożemy. Dobra, co się dzieje? Co się dzieje w jaskiniach obok twojej farmy? Od dłuższego czasu dobiega stamtąd to straszne pochrząkiwanie. To będą chrząkające rozpruwacze. Że zadomowiły się tam jakieś stworzenia. Oka przez to zmrużyć nie mogę. Dobra, damy radę. Kto jest szefem? Kto tu jest szefem? O, mogę z nim handlować, zobaczymy. Zobaczymy, co ma ciekawego. Dojne krowy. Podejrzewam, że nie zabili nas tylko dlatego, że ktoś musi się zajmować hodowlą zwierząt. Gdyby nie my, zdechliby z głodu. To prawda. Co tam na twojej farmie?
Gdybym nie musiał płacić co miesiąc takiej daniny, wiodłoby mi się znacznie lepiej. Dobra, a ile tam jak płacisz? Jak wysoka jest danina, którą płacisz orkom? Co miesiąc są wow. 1000 złotych monet. No to faktycznie, jak na taką farmę, sporo. Zgromadzić złoto, ale nie miałem odwagi opuścić farmy. Przede wszystkim chcę się dowiedzieć, co jest nie tak z tymi jaskiniami. Spoko, zaraz się tym zajmę. Zajmę się tymi pochrząkującymi stworzeniami w jaskiniach. Idź i raz na zawsze pozbądź się ich gniazd. Dobra, jeszcze pokaż mi pokaż swoje towary. Co tam masz ciekawego? O, absolutnie nic, dobra. Tu jest Avogadro, Avangardo. Gdzieś tu powinien... No właśnie. Gdzieś tu powinien być jeszcze złodziejaszek. Nie wyglądasz mi na świniopasa. Ty też nie. Czego tu szukasz? Chcesz opróżnić farmę? Nie. Wyglądasz mi na kogoś z dodatkowym źródłem przychodu. Na złodzieja. Skoro tak twierdzisz, odwiedziłeś już zamek w Trellis? Podobno są tam... No, tam bym chciał zajrzeć też. cennego, jak najlepiej pozbyć się trefnego towaru. A dobra, mogę kliknąć sobie tę opcję. Nieźle. Jeśli ci się to uda, może pokażę ci kilka sztuczek. No dobra, tylko nie daj się złapać orkom. Spoko, spoko. Gdzie zdobyć coś naprawdę cennego? Szaman Kamak z wykopalisk w Trellis ma artefakt. To musi być jakieś źródło mocy. Nie zaszkodzi, jeśli je straci. Okej. Okay. Gdzie najlepiej pozbyć się trefnego towaru? Na zachód stąd, w Nemorze, znajdziesz niejakiego Dudleya. Kupi od ciebie skradzione dobra. Dobra, dzięki. Fajnie, że powiedziałeś mi, gdzie jest obóz buntowników, żebym mógł go zniszczyć. Dobra, zajmijmy się chrząkającymi rozpruwaczami, potem przeprowadzimy Avogadro, potem pójdziemy... Owo gobliny? Cholera, same gobliny tutaj w tych lasach. Potem pójdziemy... zabić... Ale przez przypadek następną strzałę wypuściłem. Potem pójdziemy zabić ogry, zobaczymy, co się dzieje na farmie. I na samym końcu pójdziemy sobie do świątyni. To tyle, jeśli chodzi o przeciwników tutaj, to tyle. Tego goblina już mi się tam nie chce okradać, rabować. Więc go zostawmy. O, jeleń! Chrząkający jeleń! A, uciekł, cholera. O kurde, ale ich tu jest. Ale daleko odszedłem w ogóle od tej chrząkającej jaskini. No co za gnój? Cyk. Jeszcze jeden chociaż. Cyk. Ach, dobra, trudno. Chociaż trochę pieniędza będzie. Dobra, gdzie to jest wejście do tych chrząkających jaskiń? Czy tam wyżej? Nie. A, pewnie obejdę dookoła i bez sensu, bo wejście było z drugiej strony. Na 100%. Mógł się założyć, że tak będzie. Jeszcze zaraz trafię tutaj na coś niemiłego, wyleci z drzew i mnie zje. No wiedziałem, że jest po drugiej stronie to wejście. Zupełnie po drugiej stronie. Tutaj. Tak? Tak. Dobra. No i tu są chrząkające rozpruwacze. Tutaj na zewnątrz nic nie ma, co chrząka, nie? Nie ma, ale zrobimy sobie save'a. Bo już od początku odcinka nie robiłem. A to źle. Jak nie zrobię, to zaraz zginę. Dobra, małe przestrzenie tu są niestety. Ale czyżby wszystkie rozpruwacze były gdzieś na dole i spokojnie mógłbym je zastrzelić? Jeden rozpruwacz. No, tylko żeby one mi tam za bardzo nie pouciekały, bo... Jezus Maria, no naprawdę? Nie trafiam? Bo hapeki sobie odnowią i będzie mi przykro wtedy. Dobra, cyk. No co jest? Tego trafiłem na bank. No teraz tak. Och, jeszcze tam dostał. Dobra, on tylko mam nadzieję, że to, że on tam znika, to go właśnie nie leczy. Zobaczymy zaraz, czy przyjdzie ranny, czy nie. A jak nie, no to lipa straszna. Albo w ogóle nie przyjdą. Co jest? Czy tak daleko tam jest ten tunel? O, idą, dobra. Uwaga, no i full HP. No to bez sensu jest coś takiego. Dobra, chodźcie tutaj.
Ja was tu spróbuję jakoś może zwabić, zabić. O, niewidzialny. No to świetnie. Coś zauważyłem, że bardzo... O! A to nie tutaj zupełnie. A to tu był ten rozprowacz? Nie, to mi się tam gdzieś od spodu po prostu wyświetlił. Dobra, miecz, pierścień. To w ogóle nie ta jaskinia. Ha, to ciekawe. No nie chcę tam zeskakiwać, więc musi być jeszcze jedno wejście w takim razie do tej jaskini. A ja po prostu wszedłem nie tędy. Jakąś dodatkową opcją wszedłem, znalazłem miecz. O, tu też trochę rzeczy. Znalazłem miecz i jakiś pierścień. Ale to nie ta jaskinia. No tu było wejście właśnie, mi się kojarzy. Wow. Aż wyszły faktycznie i to całkiem... Całkiem mocno wyszły z tej jaskini. Dobra. Załatwmy je w takim razie. One nie są chrząkające? Nie powinny się nazywać chrząkające? Rozpruwacze? Tak mi się wydaje, że tak powinno być. Dobra, byle się nie dać dziabnąć, bo one zatruwają. Znaczy nie zatruwają, tylko to się tam... Choroba to się nazywa. Chorobę powodują. Taką, że tracę wytrzymałość i regeneruję ją znacznie, znacznie wolniej. Dobra, wejdziesz tu? Czy nie wejdziesz tu? O kurde, chyba tu wejdziesz. Ale może nie zdążysz. To cię zabije! Haha! Rozpruwaczu tych cholerny. Dobra, co to ja mam tam z nich? Zęby i szpony. No, to całkiem nieźle. Na sprzedaż bardzo fajnie. Dobra, no, były trzy. Zaraz jeszcze zobaczymy, czy czegoś tam ciekawego pilnowały. Tego jednego, tego pierwszego, gdzie załatwiłem? Bo nie widzę. Gdzieś tu dalej to było? Tutaj leży, dobra. Zęby, szpony. I skąd one tu wylazły? Czy tu mają gdzieś jakoś... A, tu mają skitraną jaskinię. No dobra. Co my tu mamy ciekawego? One pilnowały czegoś? Jest jakaś skrzynia. W rzeczy samej ciężka nawet skrzynia. Co tam w ciężkiej skrzyni? Łuk myśliwski i kościany łuk. Całkiem spoko, ale nie na tę chwilę, bo już mam lepsze rzeczy. Dobra, tu jakieś pierścienie albo coś takiego ten śmiałek zostawił? Nie. No dobra. To chrząkające jaskinie mamy z głowy. Zaraz sobie jeszcze przyprowadzimy Avogadro do tego, do miasta, żeby alchemikował. No i pójdziemy zabijać ogry. Z ogrami już do czynienia miałem, więc nie powinno być większego problemu. Co prawda wtedy mogłem sobie gdzieś wskoczyć, gdzie mnie nie dorwały, ale może tu też się uda. Chrząkające bestie z jaskiń to już przeszłość. Już dawno ktoś powinien się nimi zająć. Oto danina. Wow, aha, dobra, to jest danina. Wiem, że mogę ci ją spokojnie powierzyć. No, ja bym nie był taki pewny. Jak się znajdzie jakiś dobry łuk, to wiesz, możesz się pożegnać z daniną. Nie, proszę, nie rób mi krzywdy. To nie byłem ja. Zaraz, co ty kombinujesz? Gadaj. Nic. Jestem tylko prostym rolnikiem wykonującym... Wiem, że masz na imię Avogadro, bo ci się wyświetla nad głową. Jesteś alchemikiem. Nie jesteś farmerem. Jesteś zbiegłym alchemikiem. Pracowałeś dla orków w Trellis. Proszę, nie wydawaj mnie. Za późno. Oddam ci całe swoje złoto, ale nie mów nikomu, że tu się ukrywam. Dobra? Chodź. A czemu w ogóle uciekłeś z Trellis? Wiesz, jak traktują cię orkowie, jeśli nie jesteś wojownikiem? No, jak jesteś wojownikiem, to też cię tak traktują. I poniżają. Miałem już tego dość. Wrócisz do Trellis, albo cię tam zaciągnę. Jesteś wstrętnym łowcą nagród. Dobrze. Wrócę, ale lepiej się upewnij, że dotrę tam w jednym kawałku, świnio. Obraź mnie jeszcze raz, to nie dotrzesz. Dobra. Idziemy w takim razie. Spokojnie, może jeszcze zmienię zdanie i odbiję całe miasto. Będzie dobrze. Póki nie odbiłem jeszcze żadnego... A ty specjalnie będziesz mi utrudniał? Póki nie odbiłem jeszcze żadnego miasta, ani nie zniszczyłem żadnego obozu buntowników, to w sumie jeszcze się trochę waham, czyją stronę przyjąć. No bo co, zniszczyłem co prawda buntownicze podziemie w Cape Dan, ale nadal mogę wyzwolić miasto. I też współpracowałem z buntownikami i zabiłem paru strażników w obozie niewolników, no więc... Jest jeden jeden jakby co.
Dobra, gdzie jest prank? Znalazłem Avogadro. Doskonale. Teraz doprowadź go z powrotem do jego laboratorium. Znalazłem go na jednej z farm. Dobra, ale to już to? Pewnie muszę go zaprowadzić faktycznie. Jestem tu. Zadowolony? Tak. Przeżyjesz. Dobra. Dzięki. I jeszcze raz do siebie. Avogadro znów pracuje w twoim laboratorium. Lepiej go pilnuj tym razem. I dobrze. Jeśli znowu zwieje, sam go zabiję. No, albo tak. Doskonale, Mora. Okazuje się, że jesteś całkiem przydatna. Dziękuję. Problemy. 500 sztuk. No i lecimy zabijać ogry. Albo leśnych ludzi, jak to Torus określił. Dobra, to może save. Bo jakby miał zginąć niechcący, albo i chcący, to przykro by mi się zrobiło. Dobra, bo tu się da jakoś tak właśnie... O! Skradający się ogr. Jak tam obrażenia takim ogrom? No, cudów nie ma, ale jak sobie tu będę gdzieś dookoła śmigał... Trafiłem? Chyba trafiłem. Drzewo mi zasłoniło. To powinno być ok. Dobra, może nawet do mnie nie dobiegnie. O kurde, no jak to będę trafiał, to do mnie dobiegnie. Dobra, daj mi gdzieś tu uciec. Jakieś bardziej sensowne miejsce. Gdzie tam biegniesz? A zresztą, jak chcesz, to tam biegnij. Tylko nie biegaj tak nieprzewidywalnie, żebym cię mógł zabić. Dobra, jeden załatwiony. Weźmy się tych ślepiców tu jeszcze pozbądźmy. O kurde, aż trzech? Do tego latają tak głupio. Ale dobra, może jak trafię w łeb, to będą na strzała. A jednak nie. Żebym zaraz nie wpadł do rzeki, bo będzie lipa. Dobra. No, mało brakowało, ale nie, jakieś drzewo tu stało na szczęście, więc raczej bym nie wpadł. Dobra, Morgenstern, Wuda, oczywiście. Dobra, jak tam z wilkami, bo słyszałem, że kilka było. Też możemy sobie strzelić. Najwyżej ucieknę do Trellis, jak ich będzie za dużo. Cyk. Dobrze, ten tu wybiegnie zza drzewa. Jezus, no jak wybiegacie? Przecież ja jebie. No co ty robisz, ty durny wilku? Biegać nie umiesz. Taki z ciebie ultimate predator, że biegać prosto nie umiesz. To jak ty na ofiary polujesz w ogóle? A to powinno być chyba dużo, dużo więcej wilków z tego, co kojarzę. No nic, może są gdzieś na górce. Dobra, save. Bo to oczywiście nie wszystkie leśne ogry. Znaczy leśni ludzie. Jakbym na przykład... O właśnie. Czy jakiś ogry się już na mnie czai? Sądząc po muzyczce. Może zaraz wybiegną sobie stamtąd. To zanim pobiegną naokoło... Tu nic nie biegnie, nie? Nie, dobrze. Kurde, jednak nie. Dobra, ale jakby co, to jestem w stanie tu skoczyć, więc szybko, szybko mu czmychnę. Znaczy im, bo tu chyba jeszcze z dwa albo trzy są, podejrzewam. No, czekajcie. Ciach. A, prawie. Ciach. Dobra, dostał. Ile was tam jest? Czterech. Cholera. Ale spokojnie, damy radę. Damy radę. Mam już punkt widokowy, z którego was ewentualnie zabiję. A mianowicie... Ten tutaj, coś mi się tam wyświetliło. Chyba jakąś odpowiednią kombinację klawiszy wcisnąłem po prostu. Nagrywa się wszystko dalej? Nagrywa się. Ło, skrytujący się, nie zauważyłem go. Cholera, nie trafiłem. Dobra, hopsa. Hopsa. Chodźcie, chodźcie, skradające się ogry. Kurde, czy ja go trafię kiedyś? Dobra, fajnie by było chociaż jednego zabić, zanim tutaj do mnie dotrze. Chyba jest taka szansa. Nawet spora. W sumie mogę sobie tu biegać dookoła tej ich jaskini. Tak ich zabijać. A, już prawie było po nim, no. Dobra, cyk. Nie macie. Teraz ty. Kurde. Cyk. Zawsze mogę zejść na dół. Potem one będą musiały zejść na dół. Potem ja znowu biegnę na górę i tak się będziemy... Tak się będziemy ganiać tutaj wesoło. Wokół dziury. No ale tak to jest... Tak się gra łucznikiem, właśnie.
Ciekawe, ile najwięcej będę tam w stanie obrażeń zadawać. No podejrzewam, że zdjęcie ogra na strzała nie wchodzi w grę. Ale to nic. Dopóki mogę je manewrować, to nie ma najmniejszego problemu. Dostał, nie dostał. Skubany. Ło, ten jest... Ten mnie tu nieźle strajfuje. Jest zdecydowanie przywódcą. A masz. Dobra, czekaj chwilę. Nie bądź taki rozochocony. Cię muszę trochę wymanewrować. O, skubany, ale za mną podąża. Jeszcze nie trafią, no. Dobra, na chwilę się zawiesił, więc... Chwila dla mnie. No i... Załatwiony. Udało się. Next level. Ile mam już chyba z 20 następnych punktów. Teraz myślę, żeby się właśnie douczyć otwierania zamków, bo jest parę skrzyneczek. Bardzo ciekawych. A, tam jeszcze jest. A, i tu jeszcze jest. Dawaj, co tam miałeś ciekawego? Wino oczywiście. Woda i wino to jest główne pożywienie ogrów. Więc czemu one komukolwiek przeszkadzają? Może mają za mało i po prostu wkurwione potem biegają po całej okolicy. Ciężka skrzynia, wow, dwie w okolicy, nieźle. Co w środku? Rapier, no szkoda, że już dawno kupiłem. Łuk myśliwski i bieda. I obok mamy metalowy kufero. Złamany. Muszę w ogóle sobie zerknąć na listę, co się w tych ciężkich skrzyniach znajduje, bo może bym sobie jakiś priorytet na nie obrał, bo jak gdzieś powiedzmy... O, paczka z bronią, bardzo miło. Bo jak jestem jakoś blisko jakiegoś fajnego łuku, no to jak najbardziej bym chciał na nim swoje lepkie łapy położyć. Znając szczęście, to będzie Nimrod. Gdzieś tam jako następny. Dobra, zróbmy sobie save'a, idziemy zobaczyć, co tam się na farmie stało. Farma jest spalona, z tego co pamiętam, i gdzieś tam jest chyba jakiś lew napadł, czy coś takiego. Jakiś kotowaty w każdym razie. Dobra, czy tu się ktoś czai? W tym lesie są zębacze chyba. Z tego co kojarzę. A to gdzieś tam dalej, dobra. Co tu wam się wydarzyło? Co tu się stało złego? Co tu jest grane i kto tu dowodzi? Kapot! Uważaj, bo zatrzesz wszystkie ślady. No właśnie, widzę, że strasznie pracujesz nad tymi śladami. Co tu się stało? Co tu się stało? Też bym chciał to wiedzieć. Jeszcze kilka dni temu na farmie wszystko grało. Mieszkało na niej gdzieś ze czterech wieśniaków. Teraz ich tu nie ma, a farma jest kompletnie zdemolowana. Kto mógł to zrobić? Gdybym wiedział, już bym mu siedział na karku. Na zachód stąd jest jaskinia. Widywałem tam różne bestie. Ale nie poszedłeś sprawdzić. Wyglądały na bardzo niebezpieczne. Może to ich sprawka. Tak, zburzyły chatę, na pewno. Mógłbym zbadać dla ciebie tę podejrzaną jaskinię. Więc zrób to. Pewnie będzie trzeba zabić wszystkie napotkane tam istoty. Nie pewnie pozwól tak. się pożreć. Torus chce wiedzieć, czemu nie ma żadnych wiadomości z farmy. Nie dziwię się. Jak widzisz, nikogo tu nie ma. Aha. Tośmy sobie pogadali. Dobra. A, no to zajmijmy się tą... Nie jaszczurką, tylko tą złą jaskinią. Chciałem powiedzieć farmą. Cyk. No kurde, i raz mi się udało zabić krzepicę na strzała i teraz nie mogę. Co za gunwo. Dobra, tam jakiś tygrys chyba będzie, czy co? Jakieś kotowate w każdym razie. I wilki? Wilki z kotami? Nie bardzo chyba. Nie powinno przynajmniej tak być. Podejrzany tygrys szablozemny, właśnie. Ciekawe, skąd on się tu wziął. Czemu zaraz mnie zabije? Nie, już zaraz. Zaraz zdobędziemy nad nim przewagę. Co ciekawe, jest kotem, więc bez problemu powinien wskoczyć i mnie... O, ej, nie bierz tak do siebie wszystkiego, co ja mówię, dobra? Wiesz, to, że ja tak se gadam, to ja se tak gadam, że... Ja se tak gadam, żeby sobie gadać, bo wiesz, tak... O to chodzi w nagrywaniu filmów na YouTubie, żeby se gadać, a nie, że ty mnie masz słuchać, że jesteś kotem, to zaraz musisz wskakiwać na skały. Uśmiech. Załatwione. Skóra szablozęba, nice. Dobra, ja sobie wypiję miksturę leczniczą, bo mi się nie chce gryźć mięsa. Aż do full HP. Dobra, ale to nie wszystko? Jest więcej podejrzanych tygrysów szablozębnych.
Oto podejrzane tygrysy szablozębne. I skąd one się tu wzięły w ogóle? One występują normalnie w Nordmarze, a my jesteśmy mega, mega, mega na południe. Najbardziej na południe w krainach centralnych, jak się da. Więc to jest ciekawe. Dobra, jeszcze dwa. Cholera jasna. No dobra, jakoś sobie spróbujemy dać z nimi radę. No w sumie tam, gdzie wbiegłem przed chwilą, było całkiem okej. Jakoś był... Na tyle był ten spadek duży, że nie były w stanie mnie doścignąć tamten jeden. Wow! O, gdzieś tutaj, tutaj, tutaj. I uwaga, czy znowu się uda? Chyba tak. Albo nie. Albo tak. Albo jeszcze nie wiem. Albo zaraz się odblokują. A to sobie zbiegnę na dół wtedy. Dobra, cyk, załatwione. Podejrzana jaskinia załatwiona. Ciekawe, ile dostanę za taką skórę szablozęba. Powinna być cenna. Fajnie, jakby jeszcze na przykład był mechanizm, że sprzedaję skóry drożej, jeśli zwierzę nie występuje na danym terenie. Czyli na przykład tutaj. O, co to za puchar? Ognisty? Nie, złoty kielich po prostu. Czyli na przykład tutaj na południu, jakbym sprzedał, albo w ogóle ten, w Warancie, jakbym sprzedał skórę szablozęba, albo tam nosorożca włochatego czy coś, to potężne pieniądze powinni mi płacić. Ale niestety nie płacą. Nie można być takim super myśliwym. Nie wiem, jakoś zawsze bycie łucznikiem myśliwym w RPG-ach mnie jara. Nie wiem czemu. Po prostu lubię łuki. Chciałbym umieć strzelać z łuku. Ale niestety drogi sport. Za drogi. Dobra. Załatwione wszystko. A nie ma chyba takiej gry, gdzie można być po prostu łucznikiem myśliwym i tak przejść całą grę na przykład. Nie, no to by było trochę nudnawe, ale... Ale żeby na przykład uczynić z tego jakąś lwią część rozgrywki, nie? Żeby był właśnie taki fajny mechanizm, że skóry można sprzedawać tutaj drożej, tutaj taniej. Wiem, że w Mountain Blade jest taka mechanika, że niektóre towary mniej rzadziej dostępne w jednych stronach krainy są droższe i lepiej można je sprzedać w innej, ale tam chyba nie można być myśliwym. Raczej nie o to w Mountain Blade chodzi, żeby być myśliwym. Dobra, gościu. Załatwione. W jaskini na zachodzie znalazłem stado tygrysów szablozębnych. Były bardzo niespokojne. Ten bałagan na farmie chyba nie był ich sprawką. Cholera, a już miałem nadzieję, że unikniemy komplikacji. Dobra. Komplikacji? Co masz na myśli? Ostatnio w lasach na północy widuję gońców leśnych. Nie byłbym zaskoczony, gdyby to oni dokonali tych zniszczeń. Proszę. Sądzisz, że gońcy mogliby zrobić coś takiego? Nie lekceważ ich. Potrafią się posługiwać bronią. W większej grupie stanowią ogromne zagrożenie. No to dawaj, zbieraj chłopaków i idziemy. Na czele gońców zwykle stoi druid. Dowiedz się, czy to on kazał zaatakować farmę. Jeśli tak, zabij go. Dobra. No to idziemy zobaczyć. Miałem iść na ten. Schowaj broń. Dobra, dobra. Właśnie. Miałem iść na wykopaliska, ale jak tutaj mamy jeszcze ciąg dalszy questa, no to pójdziemy tutaj, żebym potem nie musiał biegać, bo wykopaliska są oczywiście w zupełnie nie tę stronę, którą ja teraz idę. Może jakiś safe? A, i tam za mostem będą zębacze. No właśnie, dobrze. Dobrze kojarzyłem. Big. Nice. No, czyli jednak headshot jest w stanie załatwić. Wow! Ale mnie zaskoczył. Headshot jest w stanie załatwić jednak większość stworzeń na strzała, tylko pytanie, gdzie jest head? TV gry, hehe. No bo temu dzikowi teraz strzeliłem w pysk i przeżył, więc to musi być chyba w czoło. Całkiem w czoło. Także ciężko czasami trafić, no ale jest opcja. Wow, co jest grane? Co to za most dziwny, kto to budował? Dobra, zębacz. O, w sumie na moście powinien być całkiem bezpieczny, jeśli chodzi o zębacze. Oczywiście, że nie trafiłem. Po co? Oczywiście. No, ale na wprost to już powinienem sobie jakoś dać radę.
Wow! Cholera jasna, no oczywiście, że w zębacze jest tak ciężko trafić. No widzieliście to? Dobra, a ja sobie teraz zeskoczę. I co ty na to? A za chwilę sobie wskoczę z powrotem. O, trafiłem, wow. Szok. O, opa. I co, cwaniaku? Tak cię zrobię, taki jesteś cwany. Powinieneś wskakiwać na ten... Jezus Maria. Powinieneś wskakiwać na ten most jak Velociraptor. A ty po prostu biegasz jak głupek. Dobra, załatwiony. Prawie mnie zabił. A mógł zabić. Dobra, tylko dwa? Na pewno nie. Na pewno jest was więcej. Ale jak mi nie będziecie zawadzać, to bym chętnie w was nie strzelał. Dobra, tam... Kurde, tam jeszcze dwa są. Dobra, spróbujmy. Oczywiście. Oczywiście, chociaż powiedziałbym, że trafiłem. No dobra, teraz nie. Ale tą poprzednią trafiłem. Jezus Maria. Dobra, teraz dostał. To teraz oczywiście zgadywanki. Trafię, nie trafię. Nie wiadomo. Dobra, wow. Niespodziewany sukces. No, trafiłem. Prawda? Przeleciało mu przez korpus. Teraz może też. Dobra, chwila. Okej. Udało się. Teraz zapiszę, bo... Za dużo miałem farta. W tych dwóch walkach, jeśli można to walkami nazwać. A nie chciałbym zginąć i powtarzać tego wszystkiego jeszcze raz. Dobra, już teraz się żadnymi zębaczami nie zajmuję, chyba że będą dosłownie stać mi na drodze. A, no w ogóle już nie ma zębaczy. Dobra, gdzie ci gońcowie tutaj są? Oj. No dobra, już myślałem, że... będziemy mieć reset. Ale nie. Siemanko. Co? Uuu, goblińska jagoda. Dawno nie widziałem, a bardzo mi są potrzebne. Dobra, krótka piłka. To wy, czy to nie wy? Zachowujesz się zbyt głośno. Płoszysz zwierzęta. O to co tak przestoska? Naszczpałeś coś? Jestem druidem i wojownikiem Adanosa. A ty nie jesteś taki jak inni. Stracił głos, kolega. Dobra. Skąd możesz mnie znać? Nie możesz. Spaliłeś czy nie spaliłeś? Podejmujący decyzję. Nie masz ojczyzny. Wiem to. Jesteś taki jak ja. Jeśli pozostajesz zbyt długo w jednym miejscu, nie czujesz już, że żyjesz. Nie, wcale nie. Jesteś wojownikiem Adanosa? Zobacz, co uczyniły zaślepione chciwością bestie Beliara. Bardzo niewielu ludzi potrafi żyć na wolności, bez strachu. Jestem koszmarem, który spadnie na orków, jeśli ośmielą się zaatakować lasy. Dobra, dobra. Orkowie sądzą, że zniszczyłeś... O, mogę z nim handlować. Zobaczymy, czy ma jakiś turbo łuk. Mają całkowitą rację. Ludzie pracujący dla orków, tak jak tamci farmerzy, utrudniają innym życie. Jak ci farmer życie utrudnia? Stać bezczynnie i patrzeć, jak ludzie pozwalają się zniewalać, byle tylko przedłużyć nieco swą nędzną egzystencję. Głupie podejście. Lepiej zdechnąć, niż zostać sługusem pomiotu Beliara. Bardzo głupie podejście. I te nasiona zła nie znikną z naszych lasów. I poniesiesz za to podejście konsekwencje. Pokaż mi swoje towary. Ale najpierw... O, też nie masz. Masz jakiś fajny ten na zręczność? Też nie. Strój gońca leśnego. Cichy łowca. Dobra. To giń. Czekajcie, czy ja jestem w stanie wejść na ten budynek? O, chyba nie. Szkoda, bo to by mi bardzo ułatwiło robotę. Jakbym dał jakoś radę tam wskoczyć. Czekajcie, może jakimś dziwnym bugiem? Wiecie co to oznacza? Że robimy quick save'a. I w sumie normalnego też sobie zrobię, bo dawno nie robiłem, a jakby coś się miało spieprzyć, to wolę być jednak zabezpieczony. Dobra. I... Na dzisiaj to tyle. Czekajcie w niepokoju na następny odcinek, bo będziemy zabijać gońców leśnych. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.